Do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Uniana Babcińska. Bezpośrednio, a pośrednio nas to dotyczy z tego względu, że póki co gmina Ostrowite należy do Lokalnej Grupy Działania między Ludźmi i Jeziorami. W ubiegły piątek członkowie Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami poprzez pana przewodniczącego, dziękuję bardzo, zorganizowaliśmy dla radnych spotkanie informujące o funkcjonowaniu i działaniu tej lokalnej grupy działania. Dziękuję tym radnym, którzy byli na tym spotkaniu, zostali poinformowani, w jaki sposób funkcjonuje nasze biuro, nasze stowarzyszenie, a tym radnym, którzy nie byli, przekazaliśmy dzisiaj informację taką w skrócie. Dlatego zabieram głos, że póki co do końca marca jestem w zarządzie. W tym roku jest zwane zebranie sprawozdawczo-wyborcze. I tak może pokrótce, o czym rozmawialiśmy w piątek. Jako gmina z małą liczbą mieszkańców, póki co zyskujemy. Wykorzystaliśmy jako beneficjenci dla gminy 770 tysięcy złotych. Jest to największa pula pieniędzy spośród 5 gmin, które tworzą tą lokalną grupę działania. A jest tam gmina Kleczew, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Wilczyn i oczywiście gmina Ostrowite. Umową, porozumieniem słownym, oczywiście przedstawicieli, jakimi są wójtowie, uzgodniono, że nie ma podziałów środków na jednego mieszkańca, tylko solidarnie, równo środki są dzielone na 5 gmin. Kolejna rzecz, którą poruszaliśmy, to informacja, którą przekazaliśmy o pieniądzach na małą infrastrukturę, którą będzie można wykorzystywać w przyszłym okresie programowania, jaką jest oś 8. Są to pieniądze, które beneficjent jako gmina będzie mógł wykorzystać do ilości 3 milionów złotych, jeżeli oczywiście złoży wniosek i pozytywnie zostanie rozpatrzony. Nie ma potrzeby wykorzystywania pieniędzy z lidera, nawet nie będzie takiej możliwości wykorzystywania pieniędzy z funduszy zewnętrznych na drogi poprzez lokalne grupy działania. I przepraszam, że się wszczelę na moment. Bardzo bym prosił, żeby rozdzielać albo przynajmniej definiować, kiedy mówi pan o pieniądzach do wykorzystania przez samorząd, a kiedy przez mieszkańców. Przez mieszkańców. Bo to, żeby było jasne. Pieniądze na drogi w ramach osi 8 będzie to do wykorzystania przez samorząd. Jeżeli chodzi o wielofunduszowość w przyszłym okresie programowania, również pojawił się program operacyjny Ryby. Prawdopodobnie żadne stowarzyszenie, żadna lokalna grupa działania z województwa wielkopolskiego nie osiągnie wskaźników, aby mogła ten fundusz realizować razem, być wielofunduszowa w tej lokalnej grupie działania. Póki co na terenie Wielkopolski z programu Ryby korzystały LGR Warta Noteć, 7 Ryb i Notecka Grupa Rybacka. Kolejna informacja... W tym rozdaniu starym. Kolejna informacja, którą poruszaliśmy, to projekty współpracy. Lokalna Grupa Działania, tworząc nowy LSR, ma za zadanie tworzyć projekty współpracy. I nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli państwo radni by tak zadecydowali, że zostaniemy w Stowarzyszeniu Między Ludźmi i Jeziorami, abyśmy ten projekt współpracy mogli realizować wspólnie z Unią Nadwracińską. Następna informacja to gmina Ślesin, tworząc w tym okresie programowania swoją lokalną grupę działania. W kolejnym nie będzie spełniała wymogów, aby stworzyć sama dla siebie tą grupę ze względu na zbyt małą ilość mieszkańców i złożyć do nas pisemny wniosek o przyłączenie się do naszego stowarzyszenia. Czyli wtedy mielibyśmy łącznie 6 gmin. Jako gmina Ostrowite i członkowie działający w tym stowarzyszeniu znamy problemy od podszewki. Wspólnie od 2006 roku osoby, które działają, bo ja jestem dopiero od 2012 roku, bazują na doświadczeniu, które wspólnie wypracowali. W kolejnym rozdaniu padła kolejna informacja, będzie wsparcie parasolowe. Czyli w tym momencie były to małe projekty, w kolejnym rozdaniu będzie to wsparcie parasolowe realizowane przez beneficjentów, którzy zgłoszą się do biura lokalnej grupy działania.
tam złożą swój pomysł i pracownicy będą odpowiedzialni za przekazanie tego wniosku do rozpatrzenia do Urzędu Marszałkowskiego celem zaopiniowania. W punkcie 9, jakim poruszyliśmy, ja tak sobie po prostu zapisałem, Szanowni Państwo, żebyśmy się zrozumieli, składki gminy Ostrowite, które przekazywane są na Stowarzyszenie między innymi Jeziorami, są niższe od tych, które, jeżeli mielibyśmy porównywać, miałyby być na rzecz innego stowarzyszenia. Dokonana została prezentacja, w której zostały porównywane finanse z informacji publicznych udostępnionych na stronie stowarzyszenia, do którego zostaliśmy zaproszeni. A także w poniedziałek zarząd wspólnie z wójtami i panem burmistrzem gminy Kleczew spotkał się z Ostrowitem celem określenia prac nad LSR na nowy okres programowania. Została wyrażona opinia i nawet chęć wójtów obecnych i pana burmistrza, aby ta lokalna grupa działania nadal istniała w takim samym składzie, jakim jest teraz. Szanowni Państwo, my jako członkowie stowarzyszenia między Jeziorami prosimy Szanowną Radę o możliwość nadal działania w tej samej grupie. Czujemy się tutaj dobrze, wyrażamy chęć aktywnej pracy społecznej, integracyjnej i prosimy o przychylenie się do naszej prośby. Państwo Radni, mam nadzieję, że według sumienia, oczywiście no, tak jest, głosują, ale korzystając z okazji, jest wśród nas pan wiceprezes stowarzyszenia, pan Jerzy Maciejewski i pani dyrektor biura Kasia Maciejewska, pani Kasia Chojnacka, która chcę Państwu złożyć stosowne oświadczenie. Dziękuję bardzo. Jeszcze zacznę, pani Kasia, jeśli można, panie Marku.